Polska The Times. Cześć, jak masz na imię? Cześć, nazywam się Ewelina Nicgorska. Skąd przyjechałaś? Z Koszalina. Powiedz, zakwalifikowałaś się do pierwszej pięćdziesiątki. Co takiego zrobiłaś na scenie, że spodobałaś się jury? Tańczyłam taniec dancehall, czyli taniec pochodzący z Jamajki, gdzie dużo rusza się pośladkami i biodrami, także być może tym. Czy były jakieś obawy? Kogo obawiałaś się najbardziej z jury? Nie, nie obawiam się. Nikogo się nie obawiałaś? Nie, nie, nie. Czyli spokojnie zakwalifikowałaś się do następnego etapu? Tak. Dobra, dzięki. Począwszy od tej edycji You Can Dance zmieniła się prowadząca. Powiedz, co nowego wniesiesz do tego programu i co cię różni od Kingi Rusin? Co wniosę do programu? Przede wszystkim wniosę siebie, pozytywną energię, uśmiech i no i coś innego, bo też wydaje mi się, że nie jesteśmy z Kingą zbytnio podobne, ani pod względem wyglądu, ani pod względem prowadzenia programu, ale łączą nas pasje, łączy nas miłość do muzyki, do tańca, łączy nas to, że interesujemy się podróżami, życiem, pragniemy rozwoju. Kinga jest niesamowita, ona jeździ na kitesurfingu, próbuje wszystkiego i jest po prostu, ma niespożytą energię. Także ja ją sobie bardzo cenię i nie staram się jej w żaden sposób naśladować, ponieważ Kinga Rusin jest tylko i wyłącznie jedna i jest świetna, co robi. W tym momencie sprawdza się idealnie jako juror, także myślę, że to jest fajna zamiana. Taniec masz we krwi, co udowodniłaś w Tańcu z Gwiazdami. Powiedz, czy to doświadczenie pomaga ci w prowadzeniu takiego programu o charakterystycznym, tanecznym stylu? Zdecydowanie tak. Wiem, ile pracy wymaga przygotowanie choreografii, czego nie spodziewałam się przed udziałem w Tańcu z Gwiazdami. W tym momencie wiem, że 5 dni w tygodniu po 5 godzin, żeby przygotować 1,5-minutową choreografię, to jest norma, to jest podstawa. Także dużo bardziej sobie cenię teraz tancerzy i ich ciężką, mozolną pracę, bo to jest powtarzanie tych samych kroczków, obciąganie paluszków, wiesz, wyciąganie dłoni, to jest niesamowite, ile to jest pracy. Podziwiam ich strasznie, kocham taniec i rzeczywiście wiele mnie teraz z tańcem łączy. Powiedz, jak współpracuje ci się z jury? Współpracuje mi się świetnie, ze wszystkimi się znałam wcześniej, więc to też bardzo pomaga. Z Michałem znamy się wiele, wiele lat i bardzo się cenimy, szanujemy, lubimy. Marka jego rolę również bardzo doceniam i uważam, że jest najlepszym choreografem w Polsce i uwielbiam jego choreografię, pod względem oczywiście tańca towarzyskiego. Także z Kingą, tak jak już mówiłam, bardzo się lubimy i szanujemy i wiem też, że ona bardzo też popierała mój udział w tym programie, także bardzo fajnie. Dobra, dziękuję. Dzięki.